znajdujemy się w Okręgu Szumawskim, w którym organizowane są na koniec sezonu prestiżowe zawody, a przy okazji jest organizowany puchar, no zawody też dla starych zawodników, weteranów, którzy mają okazję przy młodych jeszcze przejechać się na swoim starym sprzęcie. Jedno wielkie rodzinne spotkanie. Ludzie są. Ludzie się dobrze bawią. No są na ogół są bardzo sympatyczni. Jest taka naprawdę rodzinna atmosfera. Nie zadziera tu, jak to się mówi, nikt nosa. Jest tu przyjemnie do nich przyjechać. Te motocykle pozostałe to motocykle marki czeskie, CZ czeskiej produkcji. I dlatego jest ich tak dużo, bo oni je strasznie hołubią, kochają je. I tylko były praktycznie CZ-ki. Jedna moja zagraniczny, można powiedzieć, motocykl szwedzki Husqvarna to jest jedyny dzisiaj tu okaz. To jest mój motocykl, który dostałem jako zawodnik kadrowy polskiej reprezentacji. Dostałem z Polskiego Związku Motorowego i startowałem tylko na tym motocyklu na początku w imprezach międzynarodowych. Tych motocykli przyszły trzy w 1977 roku, potem w 1978 przyszły kolejne trzy i na tym się te prezenty się skończyły. A ten motocykl akurat jest motocykl, który udało mnie się zachować od tamtego, bo pozostałych motocykli już nie ma, one przepadły. A ten motocykl udało mi się jakoś reanimować. Finito!